Witajcie w kolejnym filmiku. Witajcie w Night City, czas start. Zobaczcie, ale musiałem jeszcze coś wyłączyć. Jeszcze na chwilkę muszę tu coś. No właśnie. Już jestem z wami. Cóż my tutaj ostatnio robiliśmy? Szukaliśmy. Pozyskiwaliśmy te rzeczy od John'ego. Mamy jego Porsche, mamy jego broń. Szukaliśmy jego ręki. Szukałem, słuchajcie, i nie znalazłem, więc coś pewnie musiałem zrobić źle. Albo tej ręki po prostu tu nie ma. Bo ona jest taka dość wyraźnie widoczna. A nie widzę jej tutaj. Jeszcze raz sprawdzimy. Więc coś pewnie musiałem zrobić źle, albo po prostu już nie można jej uzyskać. No cóż. Zobaczymy później. Szkoda. No to jest jakieś jedzonko, to już raczej jej nie będzie. No trudno. Dobrze, kochani. Cóż my robimy tutaj dalej? Dziennik. A ja sobie tylko jeszcze zmniejszę czułość myszki. Oczywiście poboczniaki. To jest zadanie dla Denisa Cranmera. To może później. Bo ja chcę troszeczkę podgonić zadanka z Johnem. Więc teraz tak, musimy pierwsze co? Zadzwonić do Rogue. Johnny chciałby cię zaprosić na randkę. Co ty na to? Johnny mnie zaprasza? Czy ty? Johnny. Zresztą sama mówiłaś, że bez trudu zobaczysz różnicę. No właśnie. Okej. A gdzie idziemy? A gdzie byś chciała? Silver Pixel Cloud w Norfolk. Okej. Wpadnę po ciebie do Afterlife. Słuchajcie, możemy iść, możemy jechać. Okej. To jest właśnie ten Porsche John'ego. Niezły jest. Wow. To co? Wejście jakieś poblokowane, coś. A słuchajcie, bo to jest taka droga, coś a la shooter, dlatego ten samochód tak tu nosi. Wyjedziemy na asfalt, ale słuchajcie, ja nie będę się znowu tłukł przez poło, chociaż wiecie co, przejedziemy się może autkiem John'ego. Czemu nie? Ćwiczymy sobie jazdę. To jest tylko 2,5 km. A przynajmniej przejedziemy się do następnego punktu szybkiej podróży, który zobaczę. No patrzcie, to autko chodzi jak żyleta. Pomimo, że pewnie z 50 lat stało w kontenerze, myślę sobie, czy gdzieś. To jest bodajże Porsche 911 Turbo, ile mnie pamięć nie myli. To jest punkt szybkiej podróży. 1,8 km.
Słuchajcie, jest noc. Więc ruch jest mniejszy. No, tam chyba był jakiś... No tak jeszcze zerknę, ile my mamy na koncie. 129 tysięcy, kochani, to nie jest wcale dużo. Ja bym powiedział wręcz, że to jest mało. No bo trochę kasiorki wydaliśmy tutaj na komponenty do bramy. Pytacie, dlaczego ja tutaj tak chcę pchnąć te zadanka z Johnem? Bo tutaj tych zadanek może nie tyle z Johnem, co nawet i dotyczących Johnego, czy zadanek, które dostaniemy przez Johnego, będzie więcej. Ale świetnie się to autko prowadzi, pomimo że ma napęd na tył, trzeba uważać na zakrętach i uważać przy ruszaniu. Muszę powiedzieć też, że znacznie od czasu premiery znacznie poprawiono to sterowanie samochodami, bo wcześniej to naprawdę ciężko było ogarnąć. Czyżby policji? No co tam panom? No trzymaj się panem. Tutaj ktoś... Popatrzcie, policja się ostrzeliwuje. Ja mógłbym policji ewentualnie pomóc. Tylko że tak, ta pomoc zwykle kończy się na tym, że policja zaczyna strzelać do mnie. Ogivera. Niezły, niezły. Też go trochę podpompujemy. Popatrzcie, tutaj już prawie wszystko w zasadzie wysprzątane. My sobie tylko pozbieramy grzecznie. To lubię. Nie powiem, że nie. Nie mam kasy, rozumiesz? Możesz jeszcze chwilę poczekać? Jeśli skarki, kurwa, co to pomoże? A gdzie to można kupić? Dobra. A, do każdego środka. Pewnie. Nie ma problemu. Co to raczej mi nie trzeba sobie jakoś radzić. Patrzcie, skryjłem policjanta i oni nic nie robią. Fakt, że to był trup policjanta już. Czemu nie? Wiecie, my sobie spróbujemy tam pod Afterlife zaparkować. Tutaj tak trochę ciężko wyjechać. Bo chłopaki jadą jak za pogrzebem tutaj. Okej. No.
zabierze się ze sobą na przynętę? To miał być komplement? Wyglądasz inaczej. Dobra, spróbuj jeszcze raz. Może za trzecim podejściem powiesz coś miłego. Hej, Rok. Gotowa? Znowu ty. Idziemy? A gdzie Johnny? Jednak nie mógł przyjść. Wyglądasz niesamowicie. Tak mówi Johnny? Kiedy się pojawi? Ja cię tylko zawożę na miejsce. Widzę, że trzymasz go na krótkiej smyczy. Bardzo rozsądnie. To Porsche Johnny'ego? Tak jest. Skąd je masz? To właśnie było w tym kontenerze, o którym mówił Grayson. Okej. Mam parę niezłych wspomnień związanych z tym wozem. Możemy jechać. Jasne. Silver Pixel Cloud to twoje ulubione miejsce? Kiedyś może tak. Strasznie dawno temu. Robię za szofera. No trudno. Ale Silver Pixel dalej się jakoś trzyma. Brzmi jak fajne miejsce na randkę. Też mi się tak wydawało. Dlatego podsunęłam Johnemu, żeby mnie tam zabrał. Czyli to nie był jego pomysł? Oczywiście, że nie. Dla niego pomysł na dobrą zabawę we dwoje to wysadzanie siedziby Arasaki. Ej! Sorry. Dobra, Vin, to teraz powiedz, co jest grane tak naprawdę. To znaczy? Johnny nigdy nie robi niczego bez ukrytych motywów. Więc o co chodzi tym razem? Johnny się zmienił. I naprawdę chcę z tobą spędzić trochę czasu. Nie ma w tym żadnych haczyków. Ach. Kurde. Rogue? Przetrawiam to. Bezinteresownie. No naprawdę nie wiem, jak tu dojechać. Jak Boga kocham. Nie ma na niego dobry wpływ. Raz pokazuje, tak. Abyśmy tylko wyjechali za miasto, bo to jest za miasto. Co to było? Nie chcę żadnego radia. No tak, za mocno przygazowałem. Kurde, jak szkany w Gran Turismo. Dobra, tu już musimy ostrożnie z gazem. Tu są zakręty. Głębokie zbyt intensywne naciskanie na pedał gazu w samochodzie z napędem na tył na zakrętach raczej nie służy tutaj. Już jesteśmy prawie. Serpentyna, więc my się wspinamy. Wspinamy. Tutaj chyba jest gdzieś. To tutaj. Jup. Dobra. Powiedzmy, że jesteśmy na miejscu jakimś cudem. Teraz... No kurwa, nie wierzę. Naprawdę dawno mnie tu nie było. Zdążyli już zwinąć interes. Niestety. Vi, spróbuj się dostać do środka. No jest. Nie poddamy się teraz. Przecież jesteś umówiona na randkę. Dobra. Działaj, a ja sobie popatrzę. A proszę cię bardzo. I teraz tak. Musimy znaleźć, bo popatrzcie, tutaj jest wejście, nie? Musimy wbić jakiś kod, żeby wejść. Mamy sobie z Edkami.
Kurwa, tu znajdziemy, powinniśmy znaleźć kogoś. Okej, to musi być hasło. Chyba naprawdę idziemy do kina. Czyli cztery zerówki. Matko. Czyli musimy wbić cztery zerówki. Nie, czekaj. No co? Gotowe, chodźmy. Dobra robota. Dobra. Spróbuj Słuchajcie. Uruchomić sprzęt kinowy, a ja wybiorę dla nas dobre miejsca. Jasne. Dobra, chodźmy sprawdzić projektor. Czekaj, Johnny. Ja sobie tutaj tylko przeszukam to miejsce oczywiście na szybko. Z tyłu jest karta do tarota, z tym za ekranem. O. Spróbuję wskoczyć na ten dach. Jesteśmy tu w zasięgu tego. Cuda, jesteśmy, dobra. Rzadkie komponenty. No i widzicie. Fajne kino, a niestety, patrzcie, tu jest ekran, nie? A za ekranem czai się karta kochankowie. Czemu się w sumie nie dziwię? Okej, włączamy skaner. Teraz tak, musimy wejść tu na górę. Chcecie sobie jeszcze zobaczyć, czy to może coś automaty, tylko automaty. Wszystkie mają awarię. Tak sobie myślę. Tutaj jest główny projektor. Tu jest wejście. Johnny, jak on się śpieszy, patrzcie. O, ciekawe. Okej, to chyba to. Wiesz, jak uruchomić projektor? Teraz się przekonamy. Patrzcie, tu będą jeszcze jakieś plakaty. Co my tu mamy? A, tu będą, gdzie chyba repertuar ostatni. Kosmos z ulicy Wiązów. Pieśń Chrom. Pieśń Ognia i Lumy. Ulicę San Francisco. Bushido. Fate. Po starej komendowie. Zaraz zobaczymy. Patrz, ostatnio grali Bushido 10. Idealnie. Wygląda na straszną szmirę. Wi, jesteśmy w kinie samochodowym. Film tu jest najmniej ważny. Dokładnie. Po prostu ma coś lecieć w tle. Krew, flaki, cycki i takie rzeczy. No to Bushido rzeczywiście pasuje. Dobra, Wi, możesz już spadać. Dam sobie radę. Bawcie się dobrze. Teraz Johnny przejmie. Zajęłam dla nas najlepsze miejsca. Wskakuj. Teraz to ja naprawdę nie wiem, co dalej. Tak sobie wyobrażałaś tę randkę? Zawsze wiedziałam, że sporo musiałoby się zmienić, żebyśmy mogli spędzić jeden normalny wieczór w kinie. Ale na to bym nie wpadła. A możemy udawać, że jest 2015? Dopiero się poznaliśmy i jeszcze nie wiem, jakim jesteś skurwysynem. Zwabiłem cię do kina, żeby cię przelecieć.
Technicznie mógłbym to zrobić. Mamy być Johnem, nie? No więc jest 2015. Gdybyś mógł zacząć jeszcze raz, zmieniłbyś coś. Podjąłbyś inne decyzje. Zabiłbym Smashera, zanim on dorwałby mnie. No i moglibyśmy wziąć więcej ładunków do Tower. Czyli zrobiłbyś dokładnie to samo, tylko lepiej. Tak jest. Hej, co się dzieje? Nic, po prostu... Miałam dużo czasu na rozmyślania, kiedy cię nie było. Co by było, gdyby i tak dalej. Na pewno o to chodzi. Graysona i Smashera. Co? Co ma Smasher z tym wspólnego? Mam wrażenie, że tamta sprawa nie daje ci spokoju. Bo nie daje. Jestem wkurwiona i rozczarowana. Ale nie chcę teraz o tym myśleć. Mam wrażenie, że czegoś mi nie mówisz. Johnny, jest wiele rzeczy, które chciałabym ci powiedzieć. Ale mamy tylko jeden wieczór. To więcej niż się spodziewałem. Rogue, jestem tu w pożyczonym czasie, w pożyczonym ciele. Ale wróciłem. Za cholerę nie wiem, skąd ten czarny pasek. Już drugi raz mi się to pojawia. Johnny, nie mogę. To nie jest w porządku. Nie w porządku wobec Vi. Wobec ciebie. Próbowałam udawać, że nic się nie zmieniło. Że jestem tą samą Rogue, którą znasz. I nawet na chwilę udało mi się oszukać samą siebie. Wrócę sama. Rogue. Może ten pasek zniknie teraz, zobaczymy. No, takie niefajne to było. O! Zniknął, nie zniknął. Słuchajcie, ja się spróbuję wycofać. No, już nie ma. Zapisać stan gry. Dobra, mamy. Wyjść do menu. Jeśli by to miał być jedyny bug, albo jeden z niewielu takich tego rodzaju bugów, bug w tej grze, to źle nie jest, ale niemniej jednak jest on wkurzający. Bo trzeba jednak. Gram. Odpalać. O, widzicie, zniknęło. Nie poszło za dobrze? Nie. Mieliśmy spędzić miły wieczór w kinie. Ale coś ją dręczy. I nie chce mi powiedzieć.
coś podejrzewasz? Pamiętasz, jak Grayson dziwnie z nią rozmawiał? Dziwnie to mało powiedziane. Ewidentnie pogrywał z rąk. Ale może jest w tym coś więcej. Muszę nad tym trochę pomyśleć. Ale na razie zabierz mnie do Northoak. To ci pomoże ze sprawą Rogue? Nie. Chodzi o Kerego. Opowiem ci na miejscu. To był naprawdę chujowy film. No i pięknie. Dobra, kochani. Powinno nam się chyba odpalić nowe zadanko. Zaktualizowany. Czekajcie, niech to wszystko sobie przejdzie. Niespodzianka, okej. Northoak. I teraz tak, my dostaliśmy tutaj, tak, mamy tutaj 12, refleks może do 15 dociągnę. Tak, wiecie co, zastanawiam się nad tym techem też. Dostarcza więcej komponentów. Umożliwia wytwarzanie rzadkich przedmiotów. Czy ja wiem? Pancerz. Inżynieria. Co my tu mamy? Eksplozje mnie obrażą. Nic nie wiem. Jakoś tak nie jest mi to potrzebne. Refleks, dobrze, refleks niech będzie 13. A tu co? Hakowanie bojowe. Teraz już się nad hakowaniem bojowym pochylmy. Tylko nie wiem teraz, które. Jest mniejszy. Myślę, że ten jest fajny. Do trzech dodatkowych celów. Ten, na tym się będziemy skupiać. Pokonanie przeciwnika, odnowienie się aktywnych haków. Pamięć cyberdeku, nie może, ten też jest świetny. Ten, tak sobie będziemy tutaj skakać. 17, już 60%, świetnie. Ekwipunek. Nie wiem, dlaczego tu mi skasowało. I teraz tak, możemy sobie założyć okularki John'ego, ale jednak te są lepsze. Nowe, tutaj mamy jakieś buciory, ale... 400, popatrzcie, będziemy chyba nawet na, nawet i na tych ciuchach zarabiać. 58. Chociaż to możemy... swobodnie. Rozebrać, to sobie zostawimy. Tu jakieś podkoszulki, ile to kosztuje? 300, a to 200, to też można rozebrać. Ekwipunek, dobra, tak, sprawdzimy sobie, czy mamy jakieś coś, plecak. Broń. Tu jest, słuchajcie, tu jest całkiem, to można rozebrać spokojnie. To też. Chcę troszeczkę tą sakwę John'ego, nazwijmy ją sakwą. Też musimy uważać, żeby niechcący nie sprzedać. Aha, to jest ten, którego używaliśmy, ten orientalnik. Ja bym, słuchajcie, tutaj może jednak pompował te giwery. Aha, właśnie, wytwarzanie. Ulepszenie. Słuchajcie, jak pakować, to pakować w jedno. Może jeszcze coś u John'ego da rady wyciągnąć. Ta giwera jest naprawdę świetna. Niewystarczająca liczba. Nie mamy legendarnych. Patrzcie, ale tu już dochodzimy do 612.
Czy my możemy wytworzyć jakieś ulepszenie do broni? To jest tylko sama broń, tak? Co to jest? To jest chyba do ciuchów raczej. To też jest raczej do ciuchów. A to? Zwiększa obrażenia o 4%. Jakiś kikas. Kwipunek. Słuchajcie, na razie póki nie mamy, to po prostu tu wrzućmy. Tyle. Dostaniemy, kupimy coś lepszego, bo nie chcę tutaj na tym wytwarzaniu, bo to bym musiał inżynierię raczej rozwijać. Haki. Coś możemy sobie tu zrobić. Zamek samobójczy. Co to jest? Ujawnienie interfejsów. No nie, na razie mieszanie dźwiękowe, restart optyki. Ja jeszcze sprawdzę, co ja tam wrzuciłem w cyberdek. Co to jest? Zamach samobójczy, wypalenie synaps. Detonacja granatu, restart optyki. Atak cyberpsychozy ten. A mamy może zwarcie. No, czy co? Śmiercionośny. Co byśmy tu jeszcze potrzebowali? Co to jest? Nowy jakieś zakłócenie motoryki. Ujawnienie interfejsów to w zasadzie uszkodzenie broni, uszkodzenie wszczepu, kasowanie pamięci. Kasowanie pamięci też bym sobie chętnie zrobił, tylko że raczej pewnie go nie zrobimy. Który to był? Przeciwdźwiękowy, restart optyki. Cyberpsychozy. Tak wirusowy. Gdzie było to kasowanie pamięci? Restart optyki. Motoryki. Może ja już mam, tylko o nim nie wiem. To jest taki ten. Kasowanie pamięci. Nie, spoko. Utwarzanie. No nie widzę go tutaj. Dziwny, dość dziwny. Może go po prostu nie ma w tych. Dobra. Słuchajcie, nie będziemy tutaj mi trężyć, tylko po prostu wyjdźmy stąd. Gdzie to było to wejście? Myśmy weszli tędy chyba, nie? Ach, tu. Dobrze. I słuchajcie, po prostu jedziemy i już tutaj uruchomimy te zadanka z Kerem. Mamy tutaj czasu 9 minut. Czekajcie, ja sprawdzę, może teraz nam się pojawiła ta łapa Silverhanda. No by była w tych białych tu gdzieś, ale jej nie widzę. Coś musieliśmy zrobić źle. No trudno. Dobra. Jedźmy. O, widzicie, nie mamy. Sprawdzę, czy możemy się tam dostać. Nie, musimy tutaj się przejechać. I teraz patrzcie, możemy sobie...
No, przyzwiemy nasz motocykl. Ale moglibyśmy, jeśli przytrzymamy. No popatrzcie, mamy tutaj Apollo Scorpiona, Jackiego, tego Delamaina, ten i nasze Porsche. Słuchajcie, jak już jechać, to z klasą. Jedziemy Porszakiem. Zresztą to nie jest daleko. Sobie później komponentów do broni dokupimy. Nie skończy dobrze. Jedziemy do posiadłości. Domyślam się, że jest to posiadłość Kerego. Ktoś tu nawet dzwoni. Hej, V. Tu Frank. Wiesz, Sarasaki. Aha, kojarzę, uwierz. Takiej mędy jak ty długo się nie. Proszę, wysłuchaj to nagranie do końca. Abernathy robi czystkę w dziale. Wykańcza wszystkich, którzy nie są w 100% pewni. Jestem na liście do odstrzału. Nie mam pojęcia czemu, ale wiesz jak jest. Nie ma odwołań. Nie mam zamiaru siedzieć z założonymi rękami. Zbieram materiały na jej temat. Dosie, które rozpierdoli jej życie. Trzymam dokumenty w skrytce. Jeśli nie zdążę ich wykorzystać, dostaniesz tę wiadomość. I koordynaty. Będziesz wiedział, jak je wykorzystać. Słuchajcie. A, tu mamy poczekać. Patrzcie, tu jest Arondite do kupienia. Jak najbardziej. 155 koła. Ale na razie jeszcze nawet nas nie stać na niego, ale kupimy go. Po prostu chcę go mieć i kupimy go. Nie jest jakiś tam super, hiper samochód. Ciężko się prowadzi, jest toporny ogólnie, już wolę tego Porszaka, ale... Dobra, tu jest. Cholera wie, co to jest. To będzie okej. No, to po co tu jesteśmy? Z tego, co słyszałem, Kerry ma tu willę. Nieźle się urządził. Gdzie niby słyszałeś coś o Kerrym? Jak to gdzie? Na mieście. W końcu piszą o nim wszystkie brukowce. A tak, ciebie wtedy nie było. Czyli jak miałeś wygodne. I co, chcesz go odwiedzić? Myślę, że to dobry moment. Mam iść do tej jego willi, żebyś mógł się rozejrzeć i skrytykować meble? Wiesz, co o nim pisali? Depresja, próby samobójcze. I co? Martwisz się, że coś sobie zrobi? Kto wie, może mógłbym mu coś doradzić. To znaczy, że chcesz tam iść osobiście. Znowu mam ci oddać kontrolę. Tak. Ostatnim razem nie zrobiłem nic skandalicznego. Wypuść mnie za wzorowe zachowanie. Co to była za próba samobójcza? Totalnie amatorska. Nawet nie załatwił sobie porządnej widowni. Próbował się zastrzelić w swoim pokoju. Jego własny ochroniarz odebrał mu broń, jak dziecku lizaka. To może być zwykła plotka. Pewnie. I chciałbym to sprawdzić. Aha. Najpierw Rogue, teraz Kerry. To kto będzie następny? Nikt. Lista ludzi, których uważam za przyjaciół i którzy tak się składa, jeszcze żyją, jest dosyć... Dlatego zależy mi, żeby pogadać z Kerrym. Okej. Ale chcę wiedzieć, co dokładnie planujesz. Żadnych wyskoków, obiecuję. Chcę po prostu zobaczyć, co u niego. Jak zamierzasz mu powiedzieć, że to ty? Jeśli on rzeczywiście ma jakieś problemy ze sobą, to może to nie jest najlepszy moment, żeby mu mieszać w głowie. V, daj spokój. Kerry zawsze był pojebany.
Dlatego tak dobrze się dogadywaliśmy. Nie martw się. Będę improwizować. Na początek spróbujmy dostać się do tej willi. Okej. Okay. Powiesz mi, kiedy chcesz przejąć stery. Dobrze, kochani. I my sobie tutaj zakończymy w tym momencie, bo tam jeszcze jakieś tam 3 minutki nam zostały nagrywania. Nawet już 2. Tak więc, ja wam dziękuję za to, że jesteście, oglądacie, komentujecie, subskrybujecie. I nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was na kolejny film. Bywajcie i powodzenia.